Muszę wam się do czegoś przyznać. Generalnie przez całe swoje życie żyłem w błędnym przekonaniu na temat bycia mężczyzną. Myliłem się co do tego, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być facetem, jak powinien się zachowywać mężczyzna wobec kobiety, kobiet. W ogóle miałem błędne przekonania na temat kobiet, związków, i wiecie, wszystkich tych tematów związanych z seksualnością, atrakcyjnością, zawieraniu jakichś związków, takich głębokich, intymnych relacji. Ale najpierw muszę zacząć od opowiedzenia wam tego, jak to wszystko się zaczęło. Ja, odkąd pamiętam, byłem otyły i ze względu na tą swoją otyłość, to, że byłem dosyć niskiego wzrostu. Nie jestem typem, wiecie, jakiegoś tam 1,80 m wzrostu, żeby... No wiecie, o co chodzi, nie? Tylko ważyłem przykładowo 96 kg i miałem 1,65 m wzrostu, tak? Więc wyglądałem jak taka trochę chodząca piłka. Z tego okulary, pryszcze na twarzy. No, nie miałem takiego poczucia głębokiej atrakcyjności względem kobiet. No i miałem takie trochę wstydliwe, myślę, przekonania na swój własny temat, przynajmniej uczucia z tym związane, bo nawet nie pamiętam, jak ja wtedy myślałem o sobie. Wydaje mi się, że to było bardziej takie wewnętrzne skrępowanie i jakaś taka może blokada. Pamiętam, jak chłopaki w szkole gdzieś tam zawsze demonstrowali swoją własną siłę, a ja należałem do tych takich grzecznych i miłych chłopców, tak? Mogę tak powiedzieć. I na wszystkie te lata mojej egzystencji chyba tylko raz się z kimś biłem w taki sposób, że ja komuś przylałem. I było to w to taki dosyć śmieszny sposób ustawiony. Nawet nie chcę wam opowiadać, bo byście tutaj po prostu popłakali się ze śmiechu, gdybym wam przypomniał tą moją historię. I wiecie, gdy ja dorastałem, byłem gdzieś na studiach. Ja dalej, nawet jak schudłem, nawet jak zbudowałem takie ciało, które mnie zaczęło satysfakcjonować, to i tak gdzieś tam w głębi siebie olewałem te tematy męskości, olewałem te tematy związane z atrakcyjnością, jakoś tak nie kwapiłem się do tego, żeby podrywać dziewczyny, chodzić na imprezy i wiecie, no wiecie, o co chodzi, nie? I gdzieś tam z tyłu mojej głowy miałem taki obraz tego, że żeby być mężczyzną, to nie wiem, chyba trzeba mieć szczęście, albo trzeba naprawdę urodzić się urodziwym i w ogóle fajnym, i w ogóle trzeba być takim macho i najsilniejszym i w ogóle. I zawsze gdzieś mnie to tak wewnętrznie męczyło, bo ja taki nie byłem. I nawet, wiecie, przestudiowałem trochę te tematy związane z uwodzeniem, oglądałem wideo, materiały, czytałem książki. A dzisiaj jest bardzo popularne pick-up community, myślę, że doskonale znawcy tematu wiedzą, o co chodzi. Z tym, że ja tam nawet nie próbowałem niczego więcej poza czytaniem książek, więc tyle co moje z tym związane. No i w pewnym momencie, gdy zacząłem studiować duchowość, stwierdziłem, że a mam w dupie bycie macho, mam w dupie bycie, wiecie, takim agresywnym dominatorem. I przez pewien okres czasu żyłem w takiej troszeczkę bierności, takiej troszeczkę uległości w stosunku do dziewczyn, w stosunku w ogóle do życia. I pozwoliłem sobie na to, bo tak mi było wygodnie, eksplorując swoją sferę uczuć, wrażliwości, kobiecości, odpychając, wiecie, gdzieś te granice i tą męską stronę siebie na bok, z tego względu, że nie czułem, że chcę ją do końca eksplorować i
Może też poprzez duchowość, wiecie, i to przekonanie, że ego jest czymś złym, też to trochę odsunąłem na bok, bo jeszcze nie do końca byłem świadomy tego, że ego, które się przekracza, to wygląda troszeczkę inaczej niż to, jak opisują to niektórzy mistycy, że wiecie, kwestia śmierci ego i zabójstwa ego, to może w stopniu komunikatywnym coś oznacza, ale gdy się tego doświadcza, to wygląda to troszeczkę inaczej, bo świadomość na dobrą sprawę jest wszystkim, można ją przekroczyć, tak? Z takiego poczucia izolacji, indywidualizmu do absolutu i wcale nie trzeba tutaj popełniać samobójstwa. No i w pewnym momencie miałem takie poczucie, że istnieje taka wrażliwa męska strona, która w zasadzie bardziej mi odpowiada niż bycie takim właśnie agresywnym macho, który coś musi sobie udowadniać. I spędziłem trochę czasu, żeby ją wyeksplorować i poznać i rozwinąć w sobie i przede wszystkim oszlifować ją, wiecie, z tych takich traum z dzieciństwa, bo to niebycie atrakcyjnym, tak, i w ogóle te kompleksy gdzieś tam się za mną ciągnęły przez długi czas. No i trochę zajęło mi tutaj przepracowanie tych tematów. I w pewnym momencie odkryłem to, że my, mężczyźni i kobiety, nigdy nie będziemy tacy sami. To znaczy, nawet jeżeli ja mam tą swoją strefę, wiecie, tą taką stronę wrażliwą, bardziej kobiecą, będąc mężczyzną, to i tak nie zmienia faktu, że jestem mężczyzną i mam tą sferę męską bardzo mocno rozwiniętą, w takim sensie, że no ją mam, tak? Że ją mam, że ona istnieje i jest we mnie i wcale nie jest mniejsza i wcale nie jest gorsza od tej części mojej wrażliwej. I nawet tak odkryłem taki paradoks, że pozwalając sobie na bycie wrażliwym, na bycie bardziej empatycznym i no przyzwalając tej mojej części kobiecej na jej istnienie, automatycznie staje się bardziej męski, automatycznie staje się bardziej zwarty, bardziej asertywny, bardziej świadomy swoich własnych potrzeb, potrzeb ludzi dookoła mnie, staje się bardziej komunikatywny i inni ludzie odbierają mnie za bardziej pewnego siebie. Bo zauważyłam też wśród moich niektórych znajomych, którzy pozują na takich macho, tak? Jak bardzo to wygląda tak troszeczkę dziecinnie, nie? Tak obserwując coś obiektywnie, że to się wydaje, wiecie, jakby był mężczyzna, który trochę nie do końca byłby pewny swojej męskości i musi sobie to udowadniać i dowartościowywać się kosztem innych ludzi poprzez pokazywanie tego, że jest mega asertywny, że przekracza wszystkie granice, że jest taki najsilniejszy, najbardziej dominujący, że ma wszystko pod kontrolą, wszystkie emocje, wszystkie uczucia, a w głębi siebie jest takim przerażonym dzieciakiem, który po prostu błaga o uwagę, o litość, o akceptację i no wiecie, o co chodzi. I teraz z perspektywy czasu muszę wam przyznać, że można to zbalansować. Jeżeli ty jesteś kobietą, możesz wziąć tą część kobiecości i wyeksplorować i zintegrować z tą częścią męską. I jeżeli jesteś mężczyzną, to możesz zrobić tak samo. Z tym, że jeżeli jesteś kobietą, to nie oczekuj tego, że ci nagle, wiesz, jaja wyrosną i będziesz miała brodę, bo tak nigdy nie będzie. Tak samo, jeżeli jesteś mężczyzną, to nie myśl o tym, że od razu staniesz się, nie wiem, miękki albo uległy, bo tutaj też może pojawić się lęk, jeżeli chodzi o eksplorację tych dwóch części siebie. Ja z własnego doświadczenia muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawy temat, mega rozbudowany. Można go poruszać z wielu perspektyw i naprawdę wymaga głębokiego samopoznania siebie z tych dwóch części, aby siebie poznać. Myślę, że najlepszym takim ćwiczeniem do eksploracji swojej seksualności jest po prostu wejść w związek. Nie ma lepszego ćwiczenia na tym świecie,
które miałoby tak ciebie rozwinąć w kwestii twojej seksualności, jak wejście w związek. Jeżeli jesteś na takim, powiedzmy, polu eksperymentów i uważasz, że nie chcesz wejść w związek, bo jarają cię bardziej takie przelotne przygody, mnie takie rzeczy nie jarają i uważam to troszeczkę za taką oznakę niedojrzałości, ale to jest kwestia bardzo subiektywna i umowna. Po prostu temat do eksploracji. I tak na samym końcu, odpowiadając na to pytanie, tak, w jakiej kwestii się myliłem, jeżeli chodzi o męskość? To jest właśnie kwestia tego, że myślałem, że nie jestem w stanie być prawdziwym mężczyzną. Myślałem, że nigdy nie będę mężczyzną, nigdy nie będę męski, a nigdy nie uda mi się odkryć tej części siebie. I że ten temat nie jest dla mnie. I okazało się coś zupełnie na odwrót. Okazało się, że ten temat jest dla mnie, że mam tą męską część siebie, że mogę ją rozwinąć w taki sposób, w jaki mi to pasuje, i ja jestem z tego zadowolony. I jest to moja autentyczna męskość, która może jakoś tam nie jest tożsama z tym idealnym wzorcem kulturowego macho, ale uważam, że jest to dojrzała męskość, jaką myślę, że każdy mężczyzna powinien odkryć w sobie wewnętrznie i pokochać tą męskość, naprawdę. Naprawdę. To tak może zabrzmieć trywialnie, ale na pewnej płaszczyźnie uważam, że kobiety nie kochają siebie za kobiecość, a mężczyźni dzisiaj nie kochają siebie za swoją męskość. I czas po prostu to naprawić. Myślę, że kobiety powinny być bardziej kobiece, a mężczyźni bardziej męscy, ale nie w takim wyobrażeniu kulturowym, ale w takim zdrowym, dojrzałym, zrównoważonym podejściu. Tak, nie przedłużając tego nagrania, trzymajcie się ciepło, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.